marcu 2020 roku wydawało mi się, że jestem człowiekiem wolnym. Nie miałem ku temu żadnej wątpliwości, wychowywał mnie Polsat, TVN i TVP1 i gdyby ktoś mnie zapytał, czy jestem wolny, no to byłem przekonany, że tak właśnie jest. Nie miałem pojęcia, że coś takiego jak ruch wolnościowy w Polsce funkcjonuje. Nie wiedziałem, czym są media narodowe, media wolne, dlatego że nikt mi nigdy o tym nie mówił. Żyłem tak samo jak większość z osób, które inaczej patrzą na świat niż my, w takiej bańce informacyjnej. I wszystko się zmieniło w marcu 2020 roku. Wcześniej byłem fotografem, 20 lat przygody z fotografią, byłem ambasadorem marki Nikon. Latałem po całym świecie, szczepiłem się na wszystko, co możliwe i wydawało mi się, że mam życie zabezpieczone i że zabezpieczyłem również moją rodzinę. I nawet się ucieszyłem, jak pan premier mojego kraju w marcu poprosił nas o 2-tygodniowy lockdown. Bo pomyślałem sobie, że nadrobię trochę pracy edycyjnej i w międzyczasie spędzę trochę więcej czasu z moją rodziną. My mieszkamy na Śląsku, u nas bardzo często mieszkamy w domach wielopokoleniowych, czyli na dole rodzice, a ja z moimi dziewczynami na pierwszym piętrze. No i w marcu przez 2 tygodnie moje życie wyglądało w ten sposób tak, że do południa słuchałem wolnych mediów. Pierwszym wolnym dziennikarzem, który się pojawił na YouTubie, był Piotrek Szlachtowicz. Efekty widzicie do dzisiaj, co my teraz z Piotrkiem razem robimy. A wieczorem z kolei pojawił się w telewizji pan premier Morawiecki i pan profesor Szumowski. No i po 2 tygodniach ja tak spanikowałem, żeby to było jasne, jaki jest początek mojej przygody. Przypomnę państwu, że jeden z ekspertów powiedział, że koty przenoszą koronawirusa. Pamiętacie państwo zapewne to? Więc ja pierwsze co zrobiłem, to zamknąłem moją kotkę w domu i kupiłem kuwetę. To jakby jest początek i taki był mój poziom paniki. Mam chorych rodziców, więc nie chciałem, żeby mi się nic stało. Nie neguję nigdy istnienia koronawirusa, nie neguję, nigdy nie usłyszycie ode mnie, czy ktoś ma się szczepić, czy nie. Jestem za wolnością, jestem i walczę z Piotrem o to, żeby nie było przymusu szczepień. To jest nasz cel. Nie chcę mieć Polski, gdzie osoba, aby mogła pracować, musi się zaszczepić. Uważam, że to jest po prostu moralnie nie w porządku. Ale zaraz zrozumiecie dlaczego. Po 2 tygodniach, kiedy do południa Piotrek, potem Marcin Rola, potem Karol Plewa, media narodowe i słyszałem, że zgony są, ale nie na poziomie pandemicznym, a w telewizji mówili kompletnie coś innego, troszkę pozazdrościłem Piotrkowi tego, że pracuje w Realu i Real ma ponad 500 000 subskrybentów. Ambitnie postanowiłem założyć swoje konto na Facebooku o jakże nietrafionej marketingowo nazwie Grzegorz Płaczek Kobiór. Sami zrozumiecie, że nazwa po prostu już na początku skazywała mój profil na nieistnienie. No i jaka nazwa, taki rozwój, w związku z tym po 3 tygodniach ilość subskrybentów wzrosła z 0 do 3. Najprawdopodobniej byli to moi rodzice i moja żona. I wszystko się zmieniło wtedy, kiedy postanowiłem zweryfikować, kto mówi prawdę i wysłać pierwsze moje pismo do Ministerstwa Zdrowia i otrzymałem odpowiedź we wrześniu 2020 roku. Pytanie brzmiało, ile Polaków umarło na koronawirusa w Polsce przez 6 czy 7 miesięcy tak zwanej pandemii. I otrzymuję liczbę 292 zgony z Ministerstwa Zdrowia. Jako standardowy Polak nie wiem, ile nas umiera tygodniowo, no bo nikt się takimi statystykami raczej nie zajmuje, więc sprawdzam w popłochu i odkrywam, że tygodniowo, w zależności od pory roku, umiera nas od 10 tysięcy do 15 tysięcy tygodniowo, a my mówimy o 7 miesiącach i o 292 zgonach. I ja nie wiem, co z tą informacją zrobić, bo czuję, że coś jest mocno tutaj nielogiczne i publikuję to pismo na tym moim nic nieznaczącym wtedy jeszcze kanale, który obecnie ma już dzięki wam prawie że 130 tysięcy obserwujących i idę do moich dziewczyn. Wracam po kilku godzinach, patrzę, ja już sobie usiadłem, pamiętam doskonale ten moment, bo nagle ten post generuje tysiące komentarzy, tysiące udostępnień, tysiące tak zwanych kciuków w górę i tyle wiadomości, że ja nigdy wcześniej od czasu, kiedy się zarejestrowałem na Facebooku, nie otrzymałem tylu wiadomości.